Cześć moi kochani, tak wiem, pisałem, że dzisiaj sobie odpoczywam od YouTube'a, ale mam dwie sprawy do omówienia z wami, więc chciałbym, żebyście się w komentarzach wypowiedzieli na te tematy. Pierwsza sprawa, troszeczkę się właśnie zdenerwowałem i to pchnęło mnie, żeby nagrać zwłaszcza ten odcinek. Supercell dodaje kolejny język do Clash Royale'a. Fajnie, cieszę się, że Finowie będą mieli swój własny język. Ale czemu też nie myślą o Polsce? Dlaczego tak wolno w ogóle dają jakieś języki polskie? Powiedzcie mi, czy była gdzieś w ogóle jakaś kiedykolwiek petycja albo prośba z naszej strony, że my też chcemy polski język? Wiem, że kiedyś coś się mówiło o Clash of Clans. Nie wiem, jak to się skończyło. Jeżeli ktoś brał udział w tej ankiecie, w tej petycji, napiszcie do mnie lub pod filmem. Chętnie zobaczę. Może macie pomysły, jak zwrócić uwagę Supercella w końcu na Polskę, żeby Polsce też dali polski język. Podejrzewam, że wielu moich widzów by było nawet skłonne przetłumaczyć teksty Clash Royale na polski. Ale Supercell, jak zwykle, podejrzewam, nigdy nie doda polskiego. Zobaczymy. Finowie mają swój język, Polacy też by chcieli język. Może ktoś pokusi się i zrobi podobnego obrazka, podobnego awatara, polska flaga z jakimś właśnie kartą z Clash Royale'a i napiszemy: Polska również chciałaby swój język albo coś takiego, jakiś tekst po polsku. Walcie z tym na rakiety, zobaczymy, może zrobimy jakiś konkurs, który lepszy obrazek i zrobimy jakąś petycję do Supercella na ich głównym forum, na Reddicie albo gdzieś, żeby dali nam ten język, albo chociaż możliwość, bo tak naprawdę mi się zdaje, że chyba dużo Polaków gra w Clash Royale. Postaram się dotrzeć do takich informacji, czy są w ogóle takie informacje na dany kraj, ile z danego kraju ludzi gra, ile jest aktywnych i w ogóle. Miejmy nadzieję, że uda mi się do czegoś takiego dotrzeć. Napiszę też bezpośrednio do Supercella. Drugą sprawą pisał ktoś do mnie na maila, ale niestety przez przypadek zaznaczyłem, skasuj wszystkie reklamy i tam pozaznaczałem parę maili. I chyba skasowałem właśnie maila, w którym to było napisane, chętnie bym pozdrowił je. No i przykro mi, ale jeżeli ktoś z Was w ogóle ogląda Clash Rame, to są takie bajki właśnie o Clash Royale, Clash of Clans chyba, raczej o Clash Royale. Ja tam nie zawsze to oglądam, ale zwróciłem uwagę na ostatni odcinek, podlinkuję Wam pod filmem, sobie obejście. Jest tam tak zwany, on jest zatytułowany Sezon 2 Sneak Peek. I mi się zdaje, że ten sneak peek może się sprawdzić. Zobaczcie, chyba to jest ten obrazek. Tutaj już widzicie. Widzicie trzeci most? Jeżeli nie, to pokażę Wam na tym obrazku. Lumberjack zrobił z choinki trzeci most. Czyżby to była zapowiedź trzeciego mostu? Tutaj sobie zobaczcie, właśnie jest pośrodku zrobiony trzeci most. Czyżby to była zapowiedź jakiegoś właśnie challenge'u z trzema mostami, czy trzy mosty zagoszczą do Clash Royale'a? Jestem ciekawy Waszych opinii, piszcie mi w komentarzach, jak Wy to uważacie. Obejrzyjcie sobie cały ten odcinek, będzie w opisie u mnie link i sobie podyskutujemy, albo Wy podyskutujecie między sobą. Ja dzisiaj idę robić parę rzeczy jeszcze związanych ze świętami, przygotowywać parę rzeczy. Mam dzisiaj wolne, jutro siadam do odcinków. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat polskiego języka oraz tego trzeciego mostu. Czy ten trzeci most może zagościć w Clash Royale? Dobra, życzę Wam udanej soboty, niebawem top 16 Chestera. Zapraszam, prawdopodobnie wpadnę do niego na TeamSpeak i sobie pogadamy. Jest sobota, bo pewnie obejrzycie to niektórzy za tydzień. Jest sobota, 16 grudnia. Dzisiaj jest top 16 klanów polskich. Brave Poland ma dzisiaj zamiar wygrać. Nie, dzisiaj nie ma finałów, jutro są finały. Trzymamy kciuki za Brave Poland. Na razie.